Na przełomie lipca i sierpnia weszła w życie ustawa, która dała nam realne narzędzie do tego, żeby odzyskać środki, które wyślemy na błędny numer rachunku. W ramach otrzymanych narzędzi procedura wygląda następująco. W przypadku błędnie wysłanego przelewu należy powiadomić bank. Bank w tej sytuacji ma obowiązek poinformowania adresata przelewu w terminie 3 dni o zaistniałym zdarzeniu. Sam adresat z kolei dostaje 30 dni na to, by zwrócić środki na wskazany z góry rachunek techniczny udostępniony przez bank. W przypadku braku zwrotu autor przelewu dostaje dane osobowe adresata, dzięki czemu może dochodzić swoich praw w sądzie i w taki sposób uzyskać błędnie wysłane środki z powrotem.